Witam moi kochani w najnowszym odcinku po dzisiejszej wrzutce vlogowej. Witamy Aras Life in Poland. Odbieramy dzisiaj halę, że tak powiem, która była wynajmowana, że tak powiem, jako wsparcie. Przyjechałem dzisiaj, także patrzymy sobie, oglądamy, jak to będzie wszystko wyglądało przy zdaniu owejże hali po najemcach. Także przyjechałem tutaj wesprzeć znajomych właścicieli tej hali. Także Piotr również pozdrawiam, który jest za granicą. Także jako wsparcie dla małżonki tutaj przyjechałem. Także będziemy patrzeć, czy nic nie jest uszkodzone po wynajmie. Także tak to wygląda, moi kochani. Widzicie, teren zacny, hala stoi, a my sobie idziemy do środka zobaczyć, jak to wygląda. Ale najpierw sobie, że tak powiem, zrelacjonuję ową sytuację na zewnątrz. Moi kochani, hala dość duża, 700 metrów ponad kwadratowych, powierzchnia działki ponad 2000 metrów z miejscami parkingowymi. Widzicie, hala dość duża. Wielkość już podałem, także mniej więcej orientacyjnie możecie sobie przybliżyć, jak to może wyglądać. Zresztą staram się wam zrelacjonować. Dobrze, także tu mamy halę. Także za chwilę sobie wejdziemy do środeczka obejrzeć. Także wejdę zobaczyć, co się tam dzieje. Po prostu nie chciałbym wejść w trakcie rozmowy z kamerą. Także za chwilę się zobaczymy. Kontynuując, mamy, że tak powiem, protokoły zbiorczo-oddawcze. Jest i on. Mati mi pomaga przy odbiorach, bo to gruba inwestycja. Moi kochani, gruba inwestycja, przepraszam. Widzicie widok piękny z okna. Teraz chodzimy, sprawdzamy z Matim, czy wszystko jest, czy wszystko się zgadza, czy odbieramy halę taką, jak żeśmy ją wynajmowali, tak? Także tak sobie to, że tak powiem, chodzimy teraz ładnie po biurach i spisujemy wszystko, czy jest. Także taka szybka relacja dla was. Mati jest ze mną, mi pomaga. Tylko ziomki i ziomeczki, prawdziwe mordeczki. Do usłyszenia. Witam Life in Poland. Lecimy dalej. Dobra, Mati, spadamy stąd, nie? Odebraliśmy. Pomogliśmy to, co mogliśmy. Wesprzeliśmy mentalnie, merytorycznie i fizycznie. No, syfu, nie? To się mówi, nie? Ale... Ponieważ trochę się nabiegaliśmy, troszkę pokamerowaliśmy, pospisywaliśmy. I tak to, moi kochani, wygląda. Przeszliśmy wokół hali sobie. Jeszcze popatrzyliśmy stan techniczny na zewnątrz, bo tak zostaliśmy poproszeni przez właścicieli, żebyśmy jeszcze obeszli naokoło, jeszcze dokładnie wszystko posprawdzali. No, także widzisz, Mateusz, jak ci minął dzisiejszy poranek z Arkadiuszem? Na spoko. Na wesoło. Na wesoło. Także nie sam on człowiek budowlanką żyje i nie tylko szpachluje z wałka, ale również i przyjdzie i robi odbiory zdawcze. Dobra, także my lecimy, moi kochani. Także do usłyszenia na robocie. Witam, kochani, taka szybka aktualizacja, przepraszam was najmocniej. Taka szybka aktualizacja. Jestem tutaj na mieszkanku, także przystąpiłem. Także mówiłem, bardzo ładnie będzie wyglądał ten żelandor. Tu w tym małym pokoju zwanym dawną kuchnią, a nową sypialnią. Także ładny wzór, też mi się podoba. Rewizja założona. No wiadomo, drzwi zrobione, dobra. Pas roboczy robimy jutro, kantóweczki dojechały. Po prostu muszę się odsunąć i się odsunę po prostu na kantówkach. Przywiercimy płytę do kantówek, po prostu muszę się tą odległość odsunąć. No niestety tak wyszło przy zabudowie mebli, ponieważ tutaj musieliśmy iść z odpływami i wszystkimi wodno-kanalizacyjnymi rurkami, podłączeniami, musieliśmy iść po ścianie, nie mogłem ich wkuwać w ścianę, tak sobie zaznaczyli spółdzielnia, że w ścianę nośną nie mam nic wkuwać, nie? Także tam wyszła taka niecka i ten, i po prostu się odsunęło to wszystko, te 3 cm
3,5 cm się odsunęło, także kantóweczka poleci i przykręcimy płytę i ten na grubość płytki, że tak powiem, najdziemy wtedy na blat. Tu stolarz ma zrobić jakąś ładną, że tak powiem, zabudowę od góry do dołu. Dobra, także jedziemy dalej. Tu się pozmieniało, kabina jest pofugowane, zabrakło nam płyteczek, dosłownie dwie płytki zabrakło na obudowanie gebelitu. Grzelniczek już wisi, sufit poszlifowany, pogruntowany i przeakrylowany. Także żeby nie tracić czasu, zacząłem składać kabinę, ponieważ ściany i tak już są pofugowane. I po prostu, żeby tak sobie nie tracić czasu. Dobra, obrączki pozakładane. Także coś tu się podziało, że tak powiem, przez te dwa dni coś tu się zadziało. Wczoraj montowałem kabinę. Także na dzisiaj się żegnamy z tym mieszkankiem. No co, mały bajzelek, tutaj chyba sobie jutro kogoś zaproszę ze znajomków i przyjdzie mi pomóc, albo sobie po prostu damy radę samemu. Także tu jest płyta, polecimy, płytki są na zewnątrz. Szafka również z blatem. Szafka jest pojedyncza, blat i oczywiście micha. Także miska będzie w łazience ze względu, szafka na pojedynczy ten, ze względu właśnie na ten uskoczek, który już tu ładnie sobie na 45 stopni zukosowałem i po prostu zabrakło dwóch płyteczek. Przykleiłem po prostu, żeby jutro jak dojadą płyteczki, przykleić po prostu to wszystko, zostawić, ale to mi nie przeszkadza do zamontowania, że tak powiem, ubikacji na stałe i osylikonowania jej, tak? Także po to to wkleiłem, po prostu żeby nie przedłużać po prostu prac. I to co mogę, to, że tak powiem, no końcówka remontu, że tak powiem, inwestor Tomek też jest zalatany troszkę, też tam ma swoje sprawy, że tam powiem, inne inwestycje, że tak powiem, wyszukuje nowych mieszkań, sprzedaje te co już zrobiłem, doglądam je tutaj, także ma jeszcze swoje sprawy i po prostu tak to wygląda, moi kochani. A ja przed chwilą dostałem informację, iż chyba jutro albo pojutrze pojadę sobie zobaczyć łazieneczkę. Co prawda miała to być deweloperska łazienka, ale coś tam inwestorzy z kasą czy z materiałem, to już tam nie będę po prostu ingerował w takie coś. Kwestia jest po prostu będzie, ale jest po prostu odsunięcie i my sobie wejdę sobie na łazieneczkę, bo wezmę sobie ją, że tak powiem, z Leroy, z którym współpracuję. Także ja o roboty się nie martwię, kawusia, moi kochani. Ach. I że tak powiem, za chwilę sobie ogarnę ten bajzelek tutaj i się będę zawijał na chatę. Także dziękuję, że jesteście, widzieliście dzisiaj od rana, wrzuciłem film, tak jak mówiłem, będzie dzisiejsza kontynuacja, ponieważ pojechaliśmy z Mateuszem robić tam odbiory, tu dotarłem i no właśnie, tu jeszcze nie, ale tu beczki już są pozakładane, jedna, druga i lampka tutaj, także jeszcze sobie mam chwilę czasu, tą potrójną czarną za chwilę poleci na przedpokój. Chociaż się zastanawiam, czy ją teraz jest sens wieszać, bo i tak ten przedpokój będzie do malowania, także na razie sobie, że tak powiem, ten szybki pomysł, który powstał w mojej głowie w tym momencie, odszedł w zapomnienie na chwilę. Dobra, bo powiedzą, że znów, kurczę, naśladuję jakieś głosy, przepraszam, tak czasem mam. Po części jestem aktorem na YouTubie, jakby powiedzieć. Dobra. Także dobra, także ta część jest do malowania. No tak, no bo jak już polecę z malowaniem z białym, no to wszystko już polecę. Wiecie, tam gdzieś zaprawki, że tak powiem, gdzieś mi się puknęło, albo że tak powiem, nóż mi się omsknął przy cięciu kabla i sobie rysę zrobiłem na suficie. I cóż poczynić? Znaczy się rysa, to nie jest tam, że ten, tylko po prostu czarne przerysowanie od metalu na
na farbie. Moi kochani, tak to wygląda. Także mówię, jak zacznę malować, to sobie wszystko polecę z zapraweczkami. Gdzieś tam tutaj malnąć, tu na przykład takie ten. Także widzicie, takie rzeczy się dzieją, nie? Także sobie będę malował, chodził, te wszystkie takie popraweczki robił na sam koniec, jak już wszystko będzie stąd wyjeżdżać. Żeby później gdzieś tam się znów na przedpokoju nie obijać o te ściany. Przepraszam, no wiecie jak jest, jak się wychodzi z kartonami, gdzieś tam z tyłu się, za człowiekiem się ciągnie, no to wiecie jak to jest, nie? Bajzelek, albo inne rzeczy się ciągną za człowiekiem. Także pozdrawiam serdecznie, ale przypała mnie ostatnio, bo powiem wam tak, nawiążę coś do rannego filmu. Z grubsza rzecz biorąc, to powiem wam, że delikatną dumę czuję, ponieważ patrząc z drugiej strony, dwóch moich uczni szpachluje. Czyli ktoś z czegoś, że tak powiem, z jakiejś tam znajomości wyciągnął coś tam. Każdy coś powyciągał dla siebie, wiadomo, bo takie jest życie. Także nie miejcie nam za złe, że ktoś założył kanał, ale nie zakładałem go w trakcie, tylko po i to grubo po. A teraz się ktoś szpachluje i też grubo po. Nie no, świruję. Dobra, bo przeciągamy ten film dzisiejszy na maksa, jak tylko się da, żebyście mieli co oglądać. Dziękuję za komentarze wspierające moją osobę. I ogólnie, no widzicie, takie jest życie, że tak powiem, moi kochani, no nie chcę was wprowadzać, że tak powiem, w szczegóły zakończenia naszej znajomości. Właśnie o to chodzi, że chyba ja myślałem, że się rozstaliśmy w normalnych stosunkach, ale jednak widzę, że chyba nie. Także widzicie jak jest. Life in Poland, tylko Warasa. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia. Takie zakończenie dla was na koniec. Pa moi kochani. Do...